Na tym tutorialu interesuje nas efekt, tak jak widoczny na filmie. No nie jest on zbyt ciekawy, ponieważ film ma złą jakość, no ale jak spróbujecie sobie Państwo zrobić, no to będzie to wyglądało dość ciekawie. No to tak, rysujemy sobie sferę. Nadajemy jej materiał klikając na okienko materiałów. Klikamy na kolor ambient, wybieramy sobie jakiś tam dowolny kolor. Ja wybrałem sobie pomarańczowy, bo będę robił ogień na tej kuli. Jak ktoś chce zrobić efekt jakiegoś tam lodu parującego, no to może wybrać kolor niebieski. Następnie wybieramy tutaj z tego pola jedynkę i przypisujemy materiał do naszej sfery. Następnie klikamy sobie na kamerę. I kamerę można nadać na dwa sposoby, albo w ten sposób, klikając na target, albo klikając na powiększając sobie obiekt, ustawiając go w wybranej pozycji, klikając na views i create camera. No i właśnie utworzyła nam się tutaj kamera i to jest według mnie dużo lepszy sposób. Następnie klikamy na rendering, video post. No i tutaj mamy nasz wideo post. Jak widać, animacja ustawiona jest na 30 sekund, ale nie należy się tym martwić po dodaniu kamery. Tutaj kamery pierwszej i ustawieniu na 100 klatek, ale animacja przedłuży nam się na 100 klatek. Następnie klikamy na Add Image Filter Event, aby dodać wybrany filtr. Wybieramy stąd Lens Effects Glow. Możemy wybrać także inny efekt. Możemy sami się pobawić tymi efektami i popróbować, co wyjdzie. No i tak, klikamy dwukrotnie na Lens Effect Glow, później Setup, Preview, później VP, Q i mamy tutaj naszą kulkę. Teraz wybieramy sobie Surf Norm. No i widać, pojawiła nam się tutaj taka poświata. Można się pobawić tutaj tak, że są nieograniczone możliwości bawienia się. Jednak nas interesuje ten efekt Surf Norm. No i tutaj można się bawić ustawieniami, gradientami. Przechodzimy do ostatniej zakładki i zaznaczamy tutaj wszystkie trzy kanały: Red, Green, Blue. Oczywiście można zaznaczyć sobie dowolne kombinacje tych kolorów, jednak ten ostatni jest najlepszy. I tutaj można wybierać sobie różne rodzaje naszych efektów i też się bawić kolorami. Nas interesuje jednak efekt gasus, czyli gazu. No i ustawienia Red, Green, Blue. Następnie w zakładce gradienty możemy wybrać sobie dowolny gradient, ale to już wedle własnego uznania. No i klikamy na OK. Mamy tutaj naszą animację. Aby zapisać sobie plik, wyrenderować, musimy kliknąć na pewną ikonkę i musimy uważać, żeby wszystkie te ikonki dodawały się w jednej linii. No i tak, żeby wyrenderować, nie używamy opcji render z menu rendering, tylko tutaj add image output event files, wybieramy plik. Możemy nadpisać sobie istniejący lub albo nie, jednak stworzymy nowy. Wybieramy sobie rozszerzenie pliku i dajemy na zapisz. W okienku, które nam się pojawi, klikamy na uncompressed i OK. Następnie znowu na OK. Aby wyrenderować to już do tego pliku, tak fizycznie klikamy na tego biegnącego chłopka. Wybieramy rozdzielczość i zakres klatek, a następnie render. I to nam się wszystko zaczyna ładnie renderować. Po wyrenderowaniu zamykamy sobie te okienka.
i podglądamy stworzony plik. Jak widzimy, jest on niemal identyczny z naszym celem.